Natalia, zostałaś najlepszą zawodniczką GKS-u Katowice. Jak się czułaś, odbierając tego złotego buka? Bardzo, bardzo fajnie i miło, że mogłam odebrać tą nagrodę. Myślę, że to jest takie wyróżnienie, które na pewno będzie motywować do dalszej pracy i do wysiłku, który się na co dzień, że tak powiem, oddaje na boisku, na treningach i później miło jest odebrać taką nagrodę, ale oczywiście to też jest zasługa wszystkich zawodniczek i moich koleżanek z drużyny, oczywiście też trenerów i myślę, że też całej GKS-y. Powiedz mi, cieszysz się, że kibice docenili twój wysiłek wkładany na treningach, to jak grasz w tych meczach i że to właśnie ciebie wybrali tą najlepszą piłkarką? Tak, bardzo się cieszę, że zostało to docenione i że mogę dzisiaj stać z tą statuetką piłkarki roku, ale tak jak wcześniej powiedziałam, na pewno jestem tego pewna, że wszystkie zawodniczki, które u nas grają, mogłyby spokojnie odebrać tą nagrodę i też się z tego cieszyć. W tym roku jestem to ja, także bardzo mi miło jest z tego powodu. Ty odebrałaś nagrodę w kategorii najlepsza piłkarka, ale potem na twoje ręce została przekazana nagroda taka bardziej ogólna za ten awans piłkarek do pierwszej ligi. Zostało to wydarzenie, zostało wybrane najważniejszym wydarzeniem tego mijającego roku w GKS-ie Katowice. Podwójna duma? Myślę, że tak. Myślę, że bardziej się cieszę z tego wydarzenia roku, że to akurat nasz zespół otrzymał to po nominacji awansu do pierwszej ligi. I tak, to na pewno jest ogromna duma, że jesteśmy tak naprawdę od 3 lat w GKS-ie i dzisiaj tutaj na scenie można było zobaczyć 3 razy przedstawicielki naszej żeńskiej sekcji i to na pewno jest powód do dumy i też do dalszej, że tak powiem, pracy i to jest na pewno motywacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję.